Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na aktualizację. Dzisiaj wtorek, więc jest wtorkową aktualizacją. I co to się podziało na przestrzeni przez ostatni tydzień? A działo się sporo. Nawet miałam taki moment, pomimo tego, że w zeszłym tygodniu myślę, że mieliście co oglądać na kanale, bo się pojawił i pierwszy odcinek cyklu o zdrowiu, i pojawił się Genezis, i pojawiła się aktualizacja. Niemniej jednak wręcz miałam taki moment, że zastanawiałam się, czy nie nagrać Wam aktualizacji również pod koniec tygodnia, ponieważ to, co rzeczywiście miało miejsce w zeszłym tygodniu, było dosyć spektakularne i chyba odczuwalne przez większość z Was. Może zaczniemy od tego, co się rzeczywiście podziało. Więc i w jakim procesie teraz tkwimy. Tkwimy to nie jest dobre określenie, właśnie przestaliśmy tkwić, można tak powiedzieć. Rzeczywiście sporo rzeczy ruszyło do przodu. Może by wręcz powiedzieć, że z kopyta, natomiast tak jak my się czujemy w tych procesach, no to już jest troszeczkę inna sprawa. Więc tak jak już milion razy powiedziałam, jesteśmy teraz w etapie wchodzenia, zbliżania się do wchodzenia w głąb jakby siebie, czyli w głąb tego torusa, czyli mamy jesień, która dużymi krokami oczywiście zbliża nas do zimy, a zima jest to proces już totalnego wejścia w siebie i reagowania na bodźce zewnętrzne od środka. Tak jak pamiętacie, wspominam wciąż 21 grudnia zeszłego roku, kiedy to odnicowało nas z drugiej strony, czyli jak gdyby zaczęliśmy wyciągać z siebie swój środek na zewnątrz, no i również to, co się działo na zewnątrz, w kontekście tego, jacy myśmy się pojawili, jakby w pewnym sensie, czyli przenicowało nas, też te bloki zdarzeniowe zaczęły przychodzić trochę inne. Te inne bloki, czyli to jest to rozdzielenie, to są rozpadające się związki ze wszystkich stron. To są jakieś nowe oferty pracy lub w ogóle nowe warunki pracy. To są generalnie fundamentalne zmiany. No i właśnie w zeszłym tygodniu, kiedy przez ostatni czas był lekki, bym powiedziała, stabilna była przestrzeń w swoim takim stanie upierdliwo wyciągającym nam coraz głębsze, jakby powiedziałam, pokłady naszych nieciągłości. Czyli pamiętacie moje porównanie do psa, który goni własny ogon, jednocześnie uderzając się o wszystkie możliwe przedmioty w jego okolicy. No tak teraz pies już ten ogon złapał i ugryzł się w niego, bo się okazało, że w ogóle gonitwa za tym ogonem nie była za bardzo potrzebna. W sensie, że to nie o to chodzi, co się goni, tylko chodziło o to, żeby coś tam wyrazić przez siebie. No i teraz, kiedy my zaczynamy wyrażać te nasze treści, jednocześnie dostajemy dosyć jakby to, co chcieliśmy do tej pory, żeby się działo, to się rzeczywiście wydarzyło i teraz się mierzymy z efektami, czy może inaczej. Jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy taki troszeczkę zimny prysznic polegający na takim zrozumieniu tego, że uważaj, czego sobie życzysz, bo nie daj Boże się sprawdzi. I trochę rzeczywiście tak się stało, że to, co nam się wydawało, że jest takie cudowne i takie naszym niedoścignionym marzeniem, one się zaczęły rzeczywiście realizować i one, no niestety, w sposób wręcz taki jednoznaczny pokazują nam, że no jednak to wiaderko jest wciąż gdzieś dziurawe i to, co go sobie życzyłem, nie jest do końca takie, może inaczej, okazuje się, że na niektóre marzenia wciąż nie byliśmy gotowi, więc je przygotowaliśmy na zasadzie tego, co mieliśmy do dyspozycji, a w związku z tym te niektóre nasze stany no po prostu się okazały zbyt płytkie i się pojawiła kolejna masa nieciągłości. W zeszłym tygodniu się pojawiła taka fala, ona trwała około 3-4 dni. Ja zresztą mówiłam o tym stanie takiego, powiedziałabym, węzła, tylko że to nie był taki klasyczny węzeł, więc powiedzmy to był bardziej taki zbieg kilku procesów naraz. I właśnie wyszły niedoróbki przy tych kilku procesach naraz. To tak z reguły jest, że chcemy coś zrobić na szybko, więc wrzucamy
wszystko w jedno miejsce i czekamy, co z tego będzie. No tak jak chcemy coś przygotować do jedzenia i na przykład, tak mówię, uwielbiam moje porównania gastronomiczne, i się nagle okazuje, że czegoś dodałaś jednak za dużo, a czegoś nie dodałaś wcale, bo zapomniałaś, albo dodałaś czegoś za mało, bo wydawało ci się, że taki eksperyment tym razem nagle przyniesie jakieś zupełnie rewelacyjne nowe skutki. Okazuje się, że nie do końca, więc tutaj trochę prób bohatera się posypało. Niektórzy się cofnęli z powrotem do dwójeczki, niektórzy do jedynki. Niektórzy poszli, przeszli próbę bohatera, ale ledwo uszli z życiem. No więc taki był zeszły tydzień. On się oczywiście objawiał ogromnymi spadkami energii, tak? Gdzieś tam ta senność, boleści w ciele, ogólne poczucie rozbicia i zmęczenia. Takie poczucie pustki i powiedziałabym swego rodzaju smutku. No tak, to co ja już mówiłam, że pamiętajmy, żebyśmy jednak wyszli poza nasz taki bezpieczny habitat i żebyśmy zaczęli rozumieć swoje zasoby, a przynajmniej dopuszczać ich obecność, czyli że ty możesz wyjść poza swoje granice i ty nie musisz się trzymać schematu tylko tego, co ty widzisz w zasięgu swojego wzroku, więc tutaj ryzykowanie czy odważne ruchy są jak najbardziej na miejscu. No i właśnie tutaj niektóre te marzenia, które wymagały, żeby one się idealnie udały, to one wymagały obecności wcześniej rozwiniętych treści, które się nie rozwinęły ostatecznie, a w związku z tym, no wiaderko, pojawiła się w wiaderku kolejna dziura. Czyli, że fajnie, że mam wiaderko, szkoda, że dziurawe, bo ono wciąż nie działa tak, jak działać powinno. No więc właśnie dlatego nas wciąga ten torus nasz własny do środka i będziemy sobie te nasze niedoróbki w tym momencie przerabiać. No właściwie w tej chwili jest taki czas, kiedy ja chyba już chyba bardziej się nie da widzieć, co jest nie tak, więc tutaj rzeczywiście ta świadomość tej obecności tych wielowymiarowych i wielogłębokich, nawet mi się język plącze, świadomość obecności wielowymiarowych, a także wielowarstwowych treści, które się nieraz niestety zaczynają zaprzeczać nam i się gdzieś tam nie spełniają. Więc tak to wygląda. Ja wczoraj również wrzuciłam do siebie na Facebooka posta na temat eksperymentu czy tam performance niejakiej pani Abramowicz, która ma fatalną opinię, bo jest uznawana za osobę, która bynajmniej nie stoi po tej samej stronie, po której my stoimy. No i zostałam przy okazji ja również, może nie powiem, że zlinczowana, bo to jest za mocne określenie, ale zupełnie o co innego mi chodziło w tym poście. W każdym razie tego posta już usunęłam, ponieważ stwierdziłam, że osoba, która wzbudza takie reakcje u innych, nawet po prostu gdzieś cytowana, powiedzmy, i tak, znaczy cytowana, opisana została w jakimś tam poście jej historia i ta historia została przedstawiona przez ileś tam innych osób, no po prostu jest to historia pewnego zdarzenia jej polegającego na staniu przed ludźmi, którzy mogli z nią zrobić, co chcieli. No i tam różne rzeczy się działy. Na pewno ten eksperyment słyszeliście o nim. Jeżeli nie, to warto się temu przyjrzeć. Moją intencją było to jakby pokazanie tych różnych kodów źródłowych dla różnych poziomów treści. Czyli, że jeżeli istoty młodziutkie jak gdyby uwielbiają bardzo iluzyjne poczucie wolności, znaczy ta wolność jest taka bardzo, powiedziałabym, prosta, łatwa i płytka i ona jest taka niekonsekwentna, no to wtedy rzeczywiście akurat ci zaczęli robić tej pani krzywdę, natomiast cała reszta nie podejmowała takich prób robienia jej krzywdy. No nie w każdym razie, do czego zmierzam. Chodzi o to, że ja wrzucam teraz tak troszeczkę nam wszystkim na tapetę temat zasad. Na ile te zasady są nam potrzebne, na ile nie są nam potrzebne, zastanówcie się nad tym, to jest takie warte wniknięcia głębiej w siebie,
ponieważ masa ograniczeń, która w nas jest, wynika i z ograniczeń zewnętrznych, i też wewnętrznych. Wewnętrzne wynikają również często z zewnętrznych. A one właśnie powodują brak jak gdyby pozwolenia sobie, czy brak świadomości, czy brak zauważenia swoich zasobów, o których ja tu ciągle mówię, ponieważ właśnie to te zasoby, czy praca z tymi zasobami, czy realizacja tych zasobów powoduje, że gdzieś tam my się podnosimy z tym swoją świadomością. Natomiast jeżeli my nie pozwalamy sobie używać tego, co jest nam, co już mamy wyrobione, to co już jest nasze, to co jest w naszej okolicy, no to rzeczywiście trudno, żeby te nieciągłości, które nam co chwilę wylatują, coraz głębsze, coraz mocniejsze, coraz bardziej takie dołujące, nie zaspokajać. No właśnie o to chodzi, że treści, które marudzą, wszystkie te wasze dysharmonie, chaosy, konflikty, jakieś kłopoty, w tej chwili są w pewnym sensie po to, abyśmy te treści chwycili, uchwycili, poprawili, naprawili i włożyli z powrotem, czyli jak gdyby powiększyli swoje własne zasoby. Musimy pamiętać o tym, że na tym trzecim poziomie wartością się jest, a nie się tylko do niej dąży, ponieważ już realizuję swoją wartość, jestem już w kolektywie, więc tutaj rzeczywiście ma to spore znaczenie i wtedy rzeczywiście zasady swego rodzaju są nieistotne. No, więc jeżeli chodzi o zeszły tydzień i to byłoby na tyle, teraz może spójrzmy w przyszłość. W tej chwili będzie duży ruch, dlatego że właśnie zaczyna wszystko to, co do tej pory się w waszej głębi gdzieś tliło, budowało, kształtowało, ewoluowało, zmieniało. I nawet o tym było mówione na zewnątrz poprzez czakrę gardła, jeszcze niewiele z tego wynikło, więc teraz właśnie będzie ten czas realizacji tego. No i może być różnie, dlatego że nie jest to czas na kreatywność, nie jest to czas na przestrzeni. To jest przestrzeń, teraz nam daje tak jakby zwrot. Proszę bardzo, chciałaś, masz, takie wypracowałaś, tak? Czyli jak to się będzie objawiało w rzeczywistości naszej codziennej. Projekty gdzieś tam ruszą, czy jakieś plany, czy coś tam się zacznie ziszczać, ale to nie będzie takie, jakbyśmy sobie zakładali, że będziemy, wtedy może nam towarzyszyć uczucie rozczarowania, które z kolei jest objawem oczekiwań, tudzież roszczeniowości, która jest przykrywką dla nieciągłości, więc akceptujemy rzeczywistość taką, jaką jest i przyglądamy się każdemu wydarzeniu w naszym życiu, czy każdemu naszemu oczekiwaniu jako swego rodzaju przykrywka, czy zobaczymy, co ja mam pod spodem, dlaczego mi się to teraz raptem nie podoba, a skąd w ogóle we mnie taka decyzja była wcześniej. Wszystko, co w środku przepracowaliśmy, teraz wyjeżdża na zewnątrz. To będzie tak samo się działo w relacjach, czyli mogą powracać jakieś, albo jeszcze lepiej, relacja, o którą zabiegaliśmy, może się pojawić w naszym życiu i nagle się okazuje, że ona w ogóle nie jest ciekawa relacja, bo było więcej naiwnej iluzji, więc no takie przebudzenie z tej iluzji trochę teraz następuje, ale fajnie, bo będzie się balansował proces i będzie takim procesem, bym powiedziała, będziemy uporządkowywać swoje sprawy. Już w tej chwili przynajmniej będzie to uporządkowywanie trochę bardziej krok po kroku. Nie powinno się w tym momencie na głowę zwalić 150 spraw jednocześnie, z tym, że no tutaj im bardziej jesteśmy chaotyczni, tym więcej jednocześnie spraw. Jeżeli jesteśmy w miarę poukładani, pouporządkowywani, nie wpadamy w panikę, w histerię, tylko po kolei załatwiamy sprawy, realizujemy, ale też ja cały czas przypominam o tych zasobach i cały czas też przypominam o tym, żebyśmy jednak pozwalali sobie na zrozumienie swoich własnych niechęci do czegoś i jeżeli się da, to sobie starajmy po prostu spełnić swoją potrzebę, na przykład świętego spokoju, o ile się da. Bo może być różnie z tym świętym spokojem. To tak jak jeszcze raz powtarzam, to wszystko, co do tej pory żeście trzymali w sobie, co chcieliście wyprowadzić na przestrzeń, teraz się
trochę częściowo wyprowadza. Tak naprawdę jest to takie w tej chwili troszeczkę laboratoryjne projektowanie zarodków, które będziecie wysiewać na wiosnę dopiero. Czyli to będzie wciąż bardziej w etapie planów, w etapie rozmowy, w etapie przymierzania się do tego, ale takie realne zmiany dopiero będą w przyszłym roku, który w ogóle się zapowiada stosunkowo ciekawie. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Waszej otoczeniu teraz, co się dzieje na przykład w jakimś takim bardziej globalnym formacie, to tutaj mamy ogromny chaos, który się rozpędza. Pojawiła się po raz kolejny cała fala, wcale nie mam na myśli czwartej, fala różnych dezinformacji, dziwnych informacji. Ewidentnie drugi poziom ze wnętrznością swoją się już zaczyna, tak jakbym powiedziała, degradować, czyli widać, że to są takie ruchy zupełnie abstrakcyjne, zupełnie do niczego niepotrzebne i myślę, że już tutaj naprawdę wkraczamy w bardzo głęboki proces takiego początku w końca i myślę, że już na wiosnę właśnie będzie ten początek końca, tudzież nowy początek wreszcie zacznie się pojawiać, czyli to, co do tej pory było, już się nie pojawi więcej. Więc oczywiście tutaj to dotyczy tematów gdzieś tam powiedziałabym globalnych, czy jakichś takich znaczeniowych kwestii związanych z finansami, z gospodarką. No czekają nas duże zmiany, ale to jest cały czas tak na zakładkę. Z jednej strony coś pojedzie, z drugiej odjedzie, z drugiej strony coś przyjedzie, a przestrzeń czeka na nowe wartości, którymi mamy my być, więc póki my się nie poukładamy wewnętrznie, będziemy wiedzieli, o co nam chodzi, no to przestrzeń będzie nam cały czas donosić takie lelum polelum, czyli odpowiedzi na to, jacy jesteśmy w środku, to właśnie do nas wróci. Pamiętajcie o tym, że jaki macie stan wewnętrzny, taka Wasza okolica. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Ja się realnie zastanawiam, czy w tym tygodniu jeszcze jednej aktualizacji gdzieś pod koniec tygodnia nie zrobię, aczkolwiek prawdopodobnie w tym tygodniu wrzucę kolejny odcinek serii o zdrowiu. Także trzymajcie się i no i cóż, i zaglądajcie na kanał. Pa, pa!